Widzicie trzy uderzenia. No, to chyba jednak udowadnia, że mamy no, jak na ten etap gry jednak no, zbyt wysoki level. Bo wszyscy no, przeciwników kładą. No. Wow, teraz co się stało z Fu? No teraz pójść zamienił w Missinio z Pokémonów? Ten cały glitch, nie wiem czy widzicie? Właśnie zrobił kurde bipikselami, kurde, to jest jakiś rysunek takie małpie malowidło, coś takiego się z niego zrobiło. I za to, że stał się glitchem ma levela 66, ofensywa o 2, ustalony defensywa o 3, szybkość o 1, punkty zdrowa o 2. Okej, teraz wrócił nam pół do normy. Okej, z tamtym przeciwnikiem jednak nie zawalczyłem. Może go teraz przedstawię, jest to hiperobrotowy robot. I on, jak pamiętam, w odróżnieniu do robota wirującego albo zwykłego obrotowego, to ten robot może aktywować się tarczę fizyczną beta. I to nie jest tarcza, która po prostu osłabia nasze ataki fizyczne. Otóż, jeżeli takiego robota z tarczą zaatakujemy fizycznie, to nam się za ten atak trochę obrywie. Więc no, taka jest różnica pomiędzy, no, tym hiperobrotowym robotem, a pozostałymi robotami o podobnym wyglądzie. To będzie chyba ostatni taki robot, którego spotkamy w tej grze w ogóle. Tak, teraz mamy kolejną duszę przewodzącą. Tak, w ogóle się o Paulę nie boję, bo zresztą ona ma na sobie odznakę Franklina, więc nic się jej nie stanie, jeżeli no, ten przeciwnik użyje błyskawicy. I to był koniec tego pojedynku. Okej, kolejny prezencik. W nim mamy kapsułkę inteligencji. No akurat Jeff ją bierze i bardzo dobrze. No jednak mam w tej chwili no, wręcz no, zbyt mało miejsca w plecaku, naprawdę. Plecak jest no, u wszystkich postaci no, zapełniony, no wkrótce będę musiał jednak chyba zadzwonić do Escargo Express czy coś. Wiecie, w tej chwili pozbędę się kija Casey. Zresztą nawet gdybym chciał go sprzedać, to zaoferowaliby mi za ten kij tylko 19 dolców, więc naprawdę to udowadnia, że jest to naprawdę fatalny przedmiot. No bo jest, jak mówię, jest on warty tylko... A czy gdybyśmy my go kupowali, to byśmy... to by on był warty 38 dolców. Dobra, więcej fobisiów. I teraz tak, to jest normalny atak, Paula tak, to normalny atak, że nie ma co punktów psychicznych na fobisiów zużywać w ogóle. Zresztą w ogóle nie ma co na kogo zużywać. Jak mówię, mamy zbyt wysoki level wszystkich. No nawet Paula pokonała fobisia jednym uderzeniem. Teraz atak fobisiów. No i obaj próbowali użyć jakiś ruch psychiczny, jeden magnes, drugi szok mózgowy. Jednak z powodu tego, że nie mogło się skoncentrować, to spowodowało, że ten pojedynek był naprawdę łatwy. Paula, level 70, inteligencja 1, punkty zdrowa o 2, punkty psychiczne o 4. To już chyba będzie ten przedmiot, a jeszcze są kolejne fobii. Fobisie, jak ja to mówię. Paula może niech fobisia C atakuje, Jeff pozłuka na fobisia B i Pu może również fobisia C. Okej, czy to będzie ten przedmiocik? Chyba tak, tak mi się zdaje. Tak, to jest królewski diadem. Kolejny królewski przedmiocik dla Pu. Tylko teraz muszę dać oczywiście jakiś przedmiot, który ma Pu komuś innym, albo może niech przykład niech Paula zje piknikowy lunch na przykład, bo na przykład po prostu teraz no wiadomo, Paula ma trochę mniej zdrowia niż powinna, więc w tej chwili możemy śmiało dać Pu ten cały królewski diadem. Tak, on również podniesie defensywę, także chyba też chroni przed jakimiś statusami, czy tam coś podnosi, coś innego, nie pamiętam konkretnie. Chwileczkę, co było? Equip? A nie na ciało, co ty diadem na ciało? Okej, to oczywiście na inne leci diadem, bo nie ma czegoś takiego, że na głowę, czy coś takiego. Na inne. Mamy podniesienie defensywy o 20. Jak mówię, nie jestem pewien, ale diadem chyba też chroni przed... możliwe, że też nawet przed ogniem i zamrożeniem, że osłabia ich ze skutki w ogóle. Jak mówię, nie jestem tego pewien, ale
Wiem, że jakiś przedmiot królewski ma takie właściwości. Paula może fobisia P, drzew fobisia C z bazuką i pół fobisia może D. No, to była świetna decyzja w ogóle z tym planem. To było, jak mówię, świetnie wszystko zaplanowane. Wszystkich pokonaliśmy, no nie pozwoliliśmy im na wykonanie czegokolwiek. Jak mówię, to był świetny plan na tą walkę. O, widzę przeciwnika na dole. Znaczy, nie do końca mi się chce walczyć, zresztą też nie chcę mieć zbyt wysokiego w ogóle poziomu. Jak mówię, ominę ich jednak, naprawdę nie mam już jakoś szczególnie ochoty na walkę. Szczególnie, że wszędzie są ci sami przeciwnicy, czyli przewodzące dusze tam na dole. A to chyba będzie bezpieczniej odrobinkę. Okej, dwie dusze jednocześnie. Okej, to już może być trochę kłopocik, bo mamy dwie dusze jednocześnie, więc no... raczej nie unikniemy obrażeń, czy przynajmniej światła. Więc co my zrobimy? Ness może niech użyje na przykład. No co, czego możemy użyć na przykład? Tak to kombinuję, może lokowania nawet nie Gamma, tylko Beta, Paula, ogień, może. Może tak mi się zdaje, że Gamma. Jeff niech wyskoczy z ciężką bazuką na duże A i pół niech po prostu używa zwykłego ataku fizycznego na B. O, błyskawica beta, na Nessie i na drzewie. Oj, kolejna błyskawica beta, na pół i na drzewie. No, drzewo mi się obelę w tej walce, jak widzicie. To może szybko zareagujemy, żeby drzew, jak mówię, nie traciło tak dużo zdrowia. Okej, to już będzie koniec walki, ale no tak czy siak jednak może użyję nawet tego uzdrowienia Omega. Jak pamiętacie, mówiłem, że uzdrowienie Omega... ono uzdrawia wszystkich jednocześnie o chyba około 300 punktów, nie jestem tego do końca pewien, ale na pewno o parę set punkcików takie uzdrowienie uzdrawia, więc chętnie teraz z tego skorzystam. Też nie jest ono wate, aż tak widzicie, dużo punktów psychicznych, bo 24. Jak mówię, osobiście myślę, że to nie jest wcale tak dużo. Okej, wszyscy mają zmaksymalizowane punkty zdrowia, więc... możemy śmiało iść dalej, czego się nie boimy. Tak, tą dziurę oczywiście pomijamy, tam już wszystko zwiedziliśmy, byliśmy, tego typu rzeczy. Tak, to miejsce też może być takie trochę... to może być też takie miejsce, w którym łatwo się dość zgubić. Jednak też tutaj możemy spotkać kilka naprawdę dobrych prezentów. Na przykład tutaj co mamy? Mamy kapsułkę szczęścia. I dam ją Pauli, żeby ona też unikała niektórych ataków ze strony przeciwników. Okej, kolejna drabinka. Mamy sferę i duszę na dole. Może uniknę? Uniknąłem. O, mam też kolejny kamień. Dziękuję za porozmawianie ze mną. I to wszystko, jeju. Okej, teraz na serio będzie walka z hiperobrotowym robotem. Tak to jest on, tak on wygląda. Więc ciężka bazuka i... pół zwykły atak. Tak, oczywiście też ma też atak promieniem. Jednak nie jest to jakiś szczególnie groźny atak. Znaczy nie jestem do końca pewien, czy ten robot potrafi u nas wywołać się przeziębienie, czy nie. O, tamten przeciwnik, tamta dusza akurat nie zdążyła się dołączyć do tej walki. Znaczy po prostu akuracik była, no, milimetry od pola walki. Okej, znowu żadnego nowego level upu. O, tu na górze mamy kolejną sferę i duszę. Jak mówię, pamiętajcie, sferę zawsze zostawiajcie na koniec. Ona nie może wybuchnąć podczas walki. Tak, z góry wam mówię, że jeżeli słyszycie jakieś dzikie odgłosy tam w tle, to ma... w moim domu jest teraz moja tam 4 czy nawet już 5-letnia siostrzenica.
Jak mówię, zawsze kiedy ona jest u mnie w domu czy gdziekolwiek, to zawsze kurczę jakieś dzikie odgłosy, to muszą tam być wydawane, czy tam co. Więc kurde, przepraszam za moją siostrzenicę. Okej, mamy eksplozję. Ness, Paula, koniec. Tak bardzo nam się nie obrywało, całe szczęście. No, zniszczonej anteny nie dostaliśmy jednak za tą walkę. Jak mówię, jest szansa wypadnięcia tej anteny 1 na 128. Co tu mamy? O, mamy kamienny cukierek. I damy go... Wiecie, może dam go... Wiecie, trochę poeksperymentuję, dam go pół. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Śmiałość o jeden, no! To mu wyjdzie naprawdę na dobre. Teraz którędy? Może w... Nie jestem pewien, czy w prawo? O, mamy rzeczywiście go, dobry pomysł, bo w prawo mamy co? Proszę, przemiocik w nim. A, butelka wody luksusowej. Tak, tylko pół oczywiście będzie mógł z tego skorzystać, ale... On też ma pełno miejsca plecaku, więc nie wiem do końca, czy... Jednak tego może kiedyś nie wyrzucę, czy tam co? O, mamy w kolejne w opisie! Po co w ogóle Paula chciała coś jakiś... A to korzystać? Nie wiem. Jeff w opisie C i pół w opisie D. I wszystkie piłki plażowe na polu walki zostały przebite. Ines ma level 74. Ofensywa o 1. Defensywa o 1. Szybkość o 1. Inteligencja o 1. Punkty zdrowa o 1. Nie, już nie punkty psychiczne. Jeff level 69. Punkty zdrowa 2. A, słabe level upy. Bo Ines ma wszystko o 1, a Jeff tylko tam nie znaczy mu się wzrosło zdrowie maksymalne. Naprawdę. No ludzie, stać was na więcej. O, prezent! A co oni dostają? O, psychiczny karmelek! To jestem ciekawy, jaka jest na to szansa, że to wypadnie, ale dostałem psychiczny karmelek za walkę z fobisiami. A więc było całkiem warto walczyć. Pół level 67, ofensywa o 1, defensywa o 1, szybkość o 1, punkty zdrowa o 3, punkty psychiczne o 1. No. A tam już chyba byliśmy, czyli nie jestem pewien? Ale tak, tutaj, oczywiście, to jest kolejny, już 7 na naszej drodze, boss z Sanktuarium. Jednak chyba tam na dole jeszcze coś było. Znaczy, nie jestem tego do końca pewien, ale jak mówię, chyba coś tam jeszcze było do zebrania, więc jeszcze nie będę walczył w tej chwili dokładnie z bossem. Gincie wy! I poginęli. Tak, kolejne piłeczki plażowe, czy tam może to są ping-pongowe takie piłeczki, bo są takie, no bo wiecie, są takie pomarańczowe piłeczki ping-pongowe. A może to jest zbyt duże na piłeczkę ping-pongową, a co ja będę też się nad tym zastanawiał. Paula ma w ogóle level 71, ofensywa o 1, defensywa o 1, szybkość o 1, punkty 2, 3.